Graliśmy mecz z Tarnowcem, wygraliśmy pewnie 4-0. Najlepszy zawodnik, 2 bramki, 1 asysta. Mecz, no, szedł po naszej myśli, dominowaliśmy większość. Mieliśmy przyjemność grać z chłopakami z Tuchowi. Bardzo dobry zespół, fajnie się poruszał. Super. Udało się nam wygrać. Cieszymy się w tym momencie. Zajmujemy 2. miejsce, z czego bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że zagramy w barażach. Fajne spotkanie. Co więcej mogę powiedzieć, to, że zagraliśmy solidnie, chociaż nas mało było. Daliśmy radę i bardzo się cieszymy z tego. Dzięki. Najlepszym podsumowaniem tego spotkania jest wynik 6-1. Wygrywamy, świętujemy awans! Graliśmy dzisiaj z drużyną Fifoczków, drużyna z czuba tabeli. Udało nam się wygrać i był to jeden z celów, żeby dostać się na podium, ponieważ liczymy, że 2 mecze też się ułożą po naszej myśli. Podsumujemy cały turniej, podsumuję takimi słowami, że wyrównany bardzo i cieszymy się, że nasza postawa sprawiła, że zaczęliśmy tak wysoko.
W dzisiejszym spotkaniu walczyliśmy o utrzymanie. Udało się, pozostajemy w pierwszej lidze. Cały turniej jak zwykle na wysokim poziomie. My troszkę za późno zatrybiliśmy. Na początku trochę podremy kadrowe, ale fajna zabawa, miła atmosfera. I jak widać z tyłu wierni fani. Jeżeli Kosta wygra mecz z Ciężkowicami, skończymy na drugim miejscu, więc myślę, że bardzo udanie. Bralibyśmy pewnie ten wynik w ciemno. I przede wszystkim fajna zabawa, fajna organizacja. I to tyle. Do zobaczenia za rok. Tak więc jesteśmy po ostatnim meczu. Trochę jesteśmy niezadowoleni z wyniku, bo myślę, że mogliśmy tu wygrać, ale mecz był na pewno otwarty. Mógł się podobać kibicom. Dużo bramek, bardzo otwarta gra, no jak to na zakończenie. Też już wiedzieliśmy, że jesteśmy mistrzami, dlatego gdzieś tam lekkie rozluźnienie w głowach już na pewno było. No ale cieszymy się z tego zwycięstwa. Dziękujemy kibicom, naszemu sponsorowi oraz organizatorom. I myślę, że za rok się widzimy znowu.